Po co wrócił Tusk? Po co wrócił Tusk? Bo to jest pytanie, które jednak trzeba sobie postawić. Dlatego, że jest człowiekiem już niezwykle bogatym. Wiecie Państwo, że dzięki Niemcom zarobił ogromne pieniądze. Ile tak naprawdę on zarobił, to nie wiadomo. Dlatego, że Komisja Europejska uruchomiła specjalne procedury, żeby ukryć, ile pieniędzy mu wypłacili. Do dzisiaj nikt nie wie, ile pieniędzy mu wypłacili, ale na pewno bardzo dużo. Są to ogromne kwoty. I proszę Państwa, to po pierwsze, czyli jest bogaty. Ponawiam pytanie, po co wraca w takim razie? Dwa razy był premierem? Był premierem. Na emeryturę już przeszedł, skorzystał zresztą z programu Prawa i Sprawiedliwości i przeszedł na wcześniejszą emeryturę, dużo wcześniej niż państwa wysłał, przeszedł na emeryturę. I nagle można powiedzieć, wraca. Po co wraca? Co się takiego wydarzyło? To jest pytanie, które na niepewną sytuację. Ktoś może powiedzieć ideowo. Ja mam co do tego bardzo duże wątpliwości. W związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego on wraca? Jeszcze raz powtórzę to pytanie. Dlaczego ten człowiek wraca? I moim zdaniem, on sam twierdzi, ja zaraz Państwu powiem, dlaczego on moim zdaniem wraca. Ale proszę Państwa, on sam twierdzi, że wraca tutaj, żeby wprowadzać w Polsce niemieckie porządki. To jest jego interpretacja, jak Państwo słyszeliście. Co oznaczają niemieckie porządki? Polacy już wielokrotnie widzieli, co oznaczają niemieckie porządki. To miejsce notabene też już widziało, co oznaczają niemieckie porządki. I w ogóle historycznie używanie tego typu porównań jest wulgarną obrazą dla każdego z państwa. Tylko osłona medialna w Polsce, która istnieje od wielu lat, powoduje, że taka wypowiedź, jaką Tusk udzielił, zupełnie szczera moim zdaniem, nie powoduje, że ten człowiek nie wypada natychmiast z polityki. Tylko ta osłona medialna i udawanie, że ludzie nie rozumieją, co on powiedział. Proszę Państwa, bardzo dobrze wiecie, co on powiedział. To była pochwała zaborów. On tak naprawdę uważa, on powiedział, że tutaj są lepsi ludzie, on mówił tutaj, czyli na Pomorzu i na... I on chyba powiedział na Pomorzu i chyba w Wielkopolsce. Są lepsi, dlatego że byli pod wpływem kultury Zachodu i możecie mnie nazywać Niemcem i tak dalej. On, moim zdaniem, bo to jest oczywiste, o co mu chodziło. On uważa, że ci ludzie, którzy wychowywali się pod niemiecką okupacją, czy pod niemieckimi zaborami, są lepiej wychowani, są lepsi Polacy, jego zdaniem. Charakteryzują się porządkiem, tak on to nazywa. I co więcej, to jest bardzo głęboko ugruntowane to jego zachowanie w poglądach jego środowiska. Ja ostatnio aż musiałem sprawdzić, czy oni rzeczywiście tak napisali. Gazeta Wyborcza napisała, że dzięki zaborom Polacy się rozwijali lepiej. Wiecie Państwo, czyli to są takie poglądy jego środowiska, że wprowadzanie niemieckich porządków i to, że Niemcy nas będą prowadzili, to jest dla nich rzecz absolutnie naturalna. My jesteśmy głupsi, my jesteśmy gorsi, to Niemcy muszą nas uczyć i muszą nas prowadzić. To jest niemiecki porządek, który on chce wprowadzać. Czyli historycznie to porównanie jest absolutnie skandaliczne. Po drugie, niemieckie porządki mieliśmy, proszę Państwa, Tusk już wprowadzał tutaj. On prawie 8 lat był premierem. Zauważcie. Co oznaczały niemieckie porządki? Bo ludziom trzeba odświeżać pamięć, bo nie wszyscy o tym pamiętają. Co oznaczały w Polsce niemieckie porządki? Niemieckie porządki w Polsce oznaczały, proszę Państwa, że płaca była za... Ludzie za godzinę zarabiali 3-5 zł. 5 zł 3 za godzinę. To były niemieckie porządki w Polsce. Bezrobocie? Nie powiem 15, ale 14-4. Takie bezrobocie było w Polsce. Wyprzedawano Niemcom i innym też, ale Niemcom głównie. Wyprzedawano... ogromny polski majątek. Tusk wyprzedał prawie 1000 państwa, naszych wspólnych przedsiębiorstw państwowych. 1000 wyprzedał. Uzyskał od tego niezłą kwotę. Co państwo z tego mieliście? Pieniędzy nie było nic, na nic. Nie było 500+, nie było 300+. Państwo coś mieliście? Emerytury wam podniósł o ile? 3 złote wtedy było, pamiętacie? Jeszcze pieniądze z OFE zabrał. Co państwo z tego mieliście? Na nic, na wszystko brakowało pieniędzy. Dzisiaj wyobraźcie sobie Państwo, że dzisiaj sam Orlen zarobił więcej, niż on dostał za sprzedaż raz na zawsze 1000 państwowych przedsiębiorstw. Sam Orlen dzisiaj jest w takim stanie, że zarobił więcej niż to, jak on wyprzedawał polski majątek. Nasz wspólny majątek, to jest też państwo, jesteście jego właścicielami. Ale wprowadzał niemieckie porządki. Proszę Państwa, niemieckie porządki, co jeszcze oznaczały niemieckie porządki? Niemieckie porządki oznaczały upokarzanie na co dzień każdego z państwa. Na czym to polegało? Mianowicie Niemcy prowadzą taką politykę już od 1945 roku. Wiedzą, że oni mają świadomość tego, że
byli podłym narodem, który dokonywał ludobójstwa. I w związku z tym prowadzą politykę dzielenia się odpowiedzialnością, celowo, dzielenia się z innym odpowiedzialnością za własne zbrodnie. Stąd jest ten pomysł, że nie było Niemców, tylko byli naziści, a kto to są naziści? No to to są tak naprawdę wszyscy, trochę Niemcy, trochę Polacy, trochę Litwini i tak dalej. Dlatego pełno tych pomników, których znajdziecie nawet po Warszawie, można się przejść, to morderstw dokonywali jacyś niewiadomi naziści. Po to, żeby kolejne pokolenia już nie pamiętały, że to byli Niemcy po prostu. To była regularna armia niemiecka. I oni mają plan taki, żeby podzielić się z innymi odpowiedzialnością. Najlepiej, żeby podzielić się z Polakami odpowiedzialnością. W związku z tym znajdują sobie swoich Polaków, których podpłacają i ci Polacy realizują ich politykę. I z przyjemnością sadzają nas na ławie oskarżonych obok Niemców. Z przyjemnością. Po to, żeby obniżać poczucie państwa wartości, uderzając regularnie w naszą godność. To była niemiecka polityka, dlatego że ludzie, którzy głosili tezy, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców, dostają specjalne granty. Engelking, pani profesor, pan profesor Grabowski, ci wszyscy podli ludzie, którzy pieniądze otrzymują za to, żeby z nas wszystkich zrobić odpowiedzialnych za morderstwa nie nasze, żebyśmy byli ofiarami, a z nas próbują zrobić morderców. To jest takie codziennie upokarzanie Polski. Państwo możecie powiedzieć, co nas to interesuje, my to wiemy, ale na świecie wszyscy tego nie wiedzą. Nie wiedzą tego wszyscy na świecie. I to jest celowo taka polityka prowadzona. I proszę Państwa, niemieckie porządki. Na czym polegały jeszcze niemieckie porządki Donalda Tuska? Niemieckie porządki polegały na tym, że, polskie państwo było państwem na niemiecki telefon. Ktoś powie, przesadzam? Proszę bardzo zobaczyć dokumenty z filmu Reset. One są porażające. Jest już twardy dowód na to, że on konsultował z Merkel wiek emerytalny w Polsce. Co kanclerz Niemiec ma do wieku emerytalnego Polaków? Czy to nie jest w ogóle jej kompetencja? A wiecie, a ta notatka wyszła po latach, ale to człowiek mądry zada sobie pytanie, to w takim razie co on jeszcze konsultował z Niemcami, skoro nam dyktowali wiek emerytalny? A kolejna notatka, która wyszła, i proszę pamiętać, to są notatki, które oni robili sami. To są z czasów ich rządów, to są sami robili te notatki. Kolejna notatka mówi o czym? Że dostał najwyższą niemiecką nagrodę za politykę resetu z Moskwą. Za politykę resetu z Moskwą. A polskich kibiców Bogu Ducha Winnych wsadzał do więzienia, bo Putin sobie tak życzył. Kolejna notatka. Możecie Państwo zobaczyć. Proszę bardzo, czarno na białym. Notatka, którą oni sami zresztą robili. I to były niemieckie porządki, które on wprowadzał. I on mówi, że trzeba wrócić do tych niemieckich porządków. Proszę Państwa, jego niemieckie porządki to jest też zwijanie. W ramach niemieckich porządków Niemcy mieli swój plan. Na czym polegał ten plan? Na tak zwanej konsolidacji kontynentalnej. Ten plan polegał na tym, żeby z Rosją się dogadać i razem się podzielić wpływami na kontynencie i wykopać stąd Stany Zjednoczone najlepiej. I w ramach tej konsolidacji kontynentalnej budowali Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli wodą puszczali gaz, który mogli po ziemi puścić 7 razy taniej, tylko różnica polegała, że nie przez Polskę. Po to, żeby można było w przyszłości szantażować Polskę i inne państwa, które leżą na tej linii. Polityka, proszę Państwa, zresztą, jak Państwo wiecie, porozumienia niemiecko-rosyjskie mają swoją bardzo długą tradycję. I tylko ktoś, kto nie interesuje się historią, nie wie, co mówią strategzy niemieccy, może to kwestionować. Oni zawsze tacy byli. A Tusk im w tym wszystkim pomagał. Czemu miało służyć to, że podpisał umowę z Gazpromem do 1939 roku i zaniechał budowę Baltic Pipe? Jedynej naszej alternatywy na wypadek, gdyby gaz został zakręcony. Komu to miało służyć? Wiecie Państwo, całe szczęście my wybudowaliśmy Baltic Pipe, ale w momencie, kiedy wybuchła wojna, gaz, już Putin zakręcił gaz. Wiecie Państwo, co by się stało, gdyby dalej Tusk tu wprowadzał niemieckie porządki? Polacy zostaliby bez gazu. Wiecie, co to by oznaczało? To by była katastrofa gospodarcza, porównywalna do tej z czasów Balcerowicza, którą niektórzy z Państwa pamiętają. A co Pawlak mówił, jego wicepremier w jego rządzie? Wyszło też w nagraniach przypadkiem, że co mówił? Jak pytano go o tą umowę z Gazpromem, to mówił, że co? A gaz rosyjski wam się źle pali w kuchenkach? Źle wam się pali?
To były niemieckie porządki ku uciesze Putina. A jak to dziwnym przypadkiem, powiedzcie państwo, moskiewskie gazety pisały o Tusku, nasz człowiek w Warszawie. Jakoś dziwnym przypadkiem o nas tak nie piszą. Oni bardzo dobrze wiedzieli, co pisali. Po prostu w interesie Niemiec zawsze było to, żeby dogadać się z Rosją po to, żeby zgniatać wszystko to, co jest pomiędzy nimi. I pamiętajcie państwo, niemieckie porządki, bo możecie sobie porównać, on niemieckie porządki już wprowadzał, teraz mamy od 8 lat, można powiedzieć, polskie porządki, inne porządki. Niemcy bardzo niezadowoleni z tego, co się dzieje. I teraz zobaczcie państwo, nagle znalazło się w budżecie w stosunku do poprzednich 8 lat Tuska 1 bln zł więcej. 1 bln zł więcej się znalazł. Mimo, że on miał malutki kryzysik, a my mieliśmy potężne, z COVID-em, z wojną, za granicą. Proszę państwa, 1 bln zł więcej w budżecie. Wiecie państwo, to jest różnica pomiędzy prowadzeniem polityki suwerennej, a pomiędzy lizustostwem niemieckim. Dlatego, że owszem, prowadzenie własnej polityki, nie takiej jak mocarstwom się podoba, ma też swoje koszty. Jaki największy koszt płacimy? Płacimy, proszę państwa, największy koszt taki, że ciągle musimy zmagać się z tym, że o nas źle piszą w zagranicznych mediach. Piszą, jacy ci Polacy są teraz niemądrzy, nie słuchają Niemiec. Bardzo niemądrzy są. Tacy autorytarni. Za Tuska to pisano, ale my jesteśmy europejscy, sprzedają nam co chcemy. Tu się te Lidle rozrastają wszystkie i tak dalej. Kupujemy spółki. Bardzo mądrzy Polacy. Nawet są, Polacy byli tak europejscy i tak mądrzy, tak bardzo byli mądrzy, że zniszczyli swoje stocznie, bo konkurowały z naszymi w Hamburgu. Tacy byli mądrzy europejscy. Dzisiaj, jak tutaj oni wszędzie dostają weto, no to oczywiście prasa jest fatalna za granicą, ale 1 bln zł więcej w budżecie. Polska, proszę państwa, średnio przez te 8 lat Polska przez te 8 lat rozwinęła, PKB nasze wzrosło o 10%, więcej niż za czasów Platformy, mimo tych kryzysów. Polska w tej chwili ma około 86-87% średniej unijnej Polacy zarabiają. Tak urośli. Gonimy po prostu w najszybszym tempie całą Europę i to się nie podoba. Oj, to się bardzo nie podoba, że my tak prowadzimy własną podmiotową politykę. Oni woleliby, żeby wróciły tutaj niemieckie porządki. Oto Tusk. To Tusk mówi, zresztą sam, tak jak państwu mówię, przyznał się do tego, że niemieckie porządki on tutaj chce wprowadzać. A niemieckie porządki, wiecie państwo, co jeszcze oznaczały? A niemieckie porządki oznaczały jeszcze inną działalność w interesie Niemiec i Rosji. Mianowicie Putin sobie życzył i on to expressis verbis wygłosił, tylko niektórzy potrafili go słuchać, a niektórzy udawali, że nie słyszą. W 2008 roku na konferencji w Monachium powiedział do wszystkich w NATO powiedział tak i do mocarstw. Powiedział, panowie, czasy się zmieniły. NATO, won na linię Odry, bo jak nie, no to się zacznie dziać. No i zaczęło się dziać. Gruzja, Krym, kolejny atak na Ukrainę, aż w końcu pełnoskalowy. Byli tacy, co słyszeli, a byli tacy, co udawali, że nie słyszą. I w świetle tego wszystkiego wyobraźcie sobie, że Tusk co robił? Pozbawił nas tarczy antyrakietowej, czyli obrony przeciwrakietowej. Likwidował jednostki wojskowe na wschodzie i posterunki policji. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby on rządził i gdyby Ukraina upadła. Jakby pod naszą granicą stanęły wojska rosyjskie. Co by się działo w imię tej jego polityki resetu? Niemcy by nas obronili? A to, że wyszło teraz, że linię obrony ustawił na linii Wisły, to czego on chciał bronić? Jak tyle Polski oddałby Rosji bez walki, to czego on chciał bronić? Czego? Może Berlina chciał bronić w ten sposób? No ustawienie w ten sposób linii obrony to dobre dla Berlina rzeczywiście. Trzeba mu podziękować, że łaskawie nie ustawił tej linii obrony na Odrze. Wiecie państwo, tylko że wtedy to już Niemcy by dostawali, dlatego na Wiśle po prostu to rakietami. I proszę państwa, niemieckie porządki. To człowiek, który mówi wprost, że chce tu wprowadzać niemieckie porządki. I możecie państwo porównać, jak wyglądały niemieckie porządki i jak wyglądają polskie porządki. Jak Polska się rozwijała, a jak się rozwija teraz. I to jest tak. To jest, jak państwu powiedziałem, to jest jego oficjalna historia, że on chce tu wprowadzać europejskie, znaczy niemieckie porządki. Ale
ale ja Państwu powiedziałem, że ja znam, jestem przekonany, że są dwa inne powody, dla których on tutaj wraca. Dwa główne powody. Niemcy mu kazali, uważam. Niemcy kazali mu tutaj przyjść, zostać premierem i podpisać dwa dokumenty, które są dla Niemiec kluczowe. On tu po to przyjeżdża. Po to chce, po to wrócił do polityki, po to, żeby podpisać dwa dokumenty i dostać kolejną nagrodę w postaci fuchy europejskiej, tak jak to kiedyś było, i wrócić z powrotem na te bardzo dobrze płatne funkcje. Zresztą media europejskie, możecie Państwo znaleźć, już się o tym rozpisują, że ma jakąś kolejną fuchę dostać, ale jak wykona zadanie, jak dociągnie. A co to są za dwa dokumenty, ktoś z Państwa zapyta, które ma podpisać? Jeden dokument jest, proszę Państwa, następujący. Myślę, że jak pan poseł sobie usiądzie, to się też... Nie, tak, tak. Asysta honorowa. Dziękuję. Asysta honorowa pan poseł mówi, ale... Proszę Państwa, dwa dokumenty. Jakie dokumenty? Pierwszy dokument. Też już dawno Niemcy mówili, tylko niektórzy udawali, że nie słyszą, a niektórzy słyszeli. Martin Scholz, kilka lat temu, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, on powiedział, do 2025 roku będzie państwo europejskie. On to powiedział. Potem, jak ja o tym mówiłem, śmiali się, inni mówili, śmiali się, że to nieprawda, przesadzamy i tak dalej. Potem okazało się, że Niemcy mają w swojej umowie koalicyjnej zapisane, że do końca kadencji swojej mają dociągnąć projekt pod tytułem państwo europejskie. A dzisiaj się okazuje, że jest już nowy traktat, gotowy. 12 października, teraz 3 dni przed naszymi wyborami, jest głosowanie w Parlamencie Europejskim. A o czym mówi ten traktat? Traktat mówi o tym, żeby zabrać... Traktat zabiera nam wszystkie kompetencje, które jeszcze polskie państwo zachowało, państwo zachowaliście, które tak bardzo denerwują Niemców i oddaje biurokracji europejskiej. Jakie kompetencje? Prowadzenie polityki zagranicznej zabierane jest Polsce, do biurokracji europejskiej oddawane. Podatki. Dzisiaj my sami wyznaczamy podatki, teraz biurokracja europejska będzie to wyznaczała. Po co? No bo u nas są niższe podatki niż tam, ich to denerwuje. Polskie firmy sobie lepiej radzą wtedy. Trzeba to wreszcie z tym zakończyć. Lasy. Lasy ich też strasznie denerwują. 2% polskiego PKB wyrabiają, a dla nich to jest też jeszcze sprawa godnościowa, dlatego że no, lasy mają duży udział w sukcesie polskich firm meblarskich, które podbijają niemiecki rynek. Strasznie ich to denerwuje. Strasznie ich to denerwuje. Lasy kolejne mają zabrać. Politykę zdrowotną, społeczną, edukację, moralność, rodzinę. Te wszystkie kompetencje mają przejść do energetyki, zarządzanie granicami. Te wszystkie kompetencje mają przejść do biurokracji europejskiej. My staniemy się wtedy państwem, który geograficznie będzie na mapie, ale nie będzie potrafił, nie będzie miał już kompetencji, żeby bronić własnych obywateli. O wszystkim będą decydowali komisarze unijni. I ponieważ procedura uchwalania tego traktatu jest taka, że najpierw on jest uchwalany w Parlamencie Europejskim, potem jest specjalny konwent i na końcu muszą go ratyfikować państwa narodowe, to oni bardzo dobrze wiedzą, bo myśmy im to zakomunikowali. My nigdy tego nie podpiszemy. Możecie zapomnieć, nigdy, koniec. I dlatego oni potrzebują Tuska. Oni potrzebują Tuska, który przyjdzie, podpisze dokument i nagroda w postaci jakiejś tam kolejnej fuchy. A oni Polskę mają z głowy, bo oni tutaj będą rządzili. Bez jednego wystrzału. To, o czym marzyli poprzednicy władz niemieckich. Bez jednego wystrzału. W białych rękawiczkach wszystko. Prawda? I to jest jeden najważniejszy powód, dla którego moim zdaniem Tusk wrócił. Jak ktoś z Państwa uważa, że przesadzam, na stronach Parlamentu Europejskiego jest projekt nowego traktatu, można poczytać. Są głosowania posłów Platformy, można sprawdzić. Wszyscy głosują za w komisjach poszczególnych. Za posłowie Platformy, PSL-u, Lewicy i tak dalej. I wreszcie, to jest jeden dokument, najważniejszy, dla którego moim zdaniem on wraca. I drugi, na którym Niemcom zależy i ma podpisać, to jest rezygnacja z reparacji. Politycy Platformy mówią już o tym, że to jest niepotrzebne, że to jest bez sensu. Państwo myślicie, że to jest jakaś taka gra polityczna, taka jakaś zagrywka wyborcza, te reparacje? Nie. Niemcy, akurat Niemcy to bardzo dobrze wiedzą, że ich zbrodnie, które to popełnili, one się nie przedawniają według prawa międzynarodowego. Nie przedawniają się. Oni dopiero skończyli płacić za pierwszą wojnę światową reparację. I oni mają pełną świadomość tego, że jak my będziemy konsekwentni, będą musieli zapłacić. Bo tym bardziej, jak chcą odgrywać rolę mocarstwa moralnego, no to będą musieli się z tym zmierzyć. A przyjdzie taki Tusk,
Zresztą on mówi zupełnie wprost, że to jest bez sensu staranie się o reparację. Podpiszę, mają już dokument, bo ciągle im brakuje tego dokumentu, że myśmy się zrzekli. Coś tam wymyślają, że Bierut, coś tam i tak dalej, no ale nie mają takiego dokumentu. No to teraz przyjdzie premier, podpisze im i sprawę mają z głowy. Bardzo tanim kosztem, bardzo tanim kosztem. A pamiętajcie Państwo, że jest jakiś powód, dla którego my jak jeździmy na zachód, to im zazdrościmy. Nie zazdrościmy im przecież tego, że tam jest bezpieczniej, bo nie jest. Nie zazdrościmy im tego, że są lepszymi ludźmi, czy lepszą kulturą, bo nie są i długo mógłbym to uzasadniać. Czego im zazdrościmy ewentualnie? Tego, że są bogatsi. A dlaczego są bogatsi? No nie dlatego, proszę Państwa, że Polacy byli gorsi, głupsi i tak dalej. Bogatsi są, bo się nakradli. Nakradli się. I nie tylko zresztą tutaj. Nakradli się też w Afryce. I dzisiaj mówią, że na przykład my mamy wpuścić tych, musimy ponieść wszyscy solidarną odpowiedzialność za migrantów, tak opowiadają, bo to jest nasza moralna odpowiedzialność, mówią. Bo kiedyś myśmy kolonizacji dokonywali, żeśmy okradli ich, Afrykę z zasobów wszystkich możliwych i dlatego tam są biedni ludzie, którzy muszą uciekać. I to jest prawda. Tylko nie my, nie wszyscy. Polacy w tym nie brali udziału. Polacy nigdy w tym nie brali udziału. W Belgii, jak Państwo przyjdziecie do stolicy Belgii, stoi taki wielki w centrum sam pomnik króla belgijskiego Leopolda, który dokonywał rzeczywiście w Kongu zbrodni na ogromną skalę, wyzyskując to państwo na nieprawdopodobnym z dzieci i tak dalej. To po prostu w milionach liczone ofiary. I co, i Polacy mają odpowiadać za jego zbrodnie? A niby na jakiej zasadzie? My nie braliśmy w tym udziału. Nigdy nie braliśmy w tym udziału. Oni mówią, że solidarnie musimy się teraz podzielić. Proszę bardzo, wy się dzielcie, ale nie my. Nie my. Tylko oni zawsze co? Jak to w życiu bywa? Czekają na frajerów, którzy sami się zgłoszą. No to w Polsce jak zwykle niestety tacy się znajdą. Co pierwsi już będą ponosić odpowiedzialność za kolonizację Afryki. Pierwsi już. Tak, my też musimy, my też. No to przepraszam bardzo, niech pani Holland mówi za siebie. Bo ja nie wiem, jaką ona ma legitymację, żeby mówić za nas wszystkich. Jaką? I chodzi, proszę Państwa, o to, no żeby 15 października, mimo tych błędów, które my popełniamy, no ale jednak, proszę Państwa, jest przepaść pomiędzy tym, jak my rządzimy jednak, a jak rządził Tusk i ta cała jego banda. I w związku z tym ja mam tylko po prostu jedną prośbę, po to przyjeżdżam, żeby 15 października Tuska do Niemiec odesłać. Dziękuję bardzo.